Wojciech Kossak. Wojciech Kossak przychodzi na świat w Paryżu jako pierwszy z bliźniaków na kwadrans przed północą 31 grudnia 1857 roku. Wkrótce przyjeżdża z rodzicami do Warszawy. Od dziecka dużo rysuje. Wojtek maluje na dobre i wielkie ma zamiłowanie do sztuki. Zdaje się, że nie zechce być czym innym jak artystą. Czytamy w liście matki do Marcina Olszyńskiego. O jego sukcesach w nauce rozpisywać się nie wypada. W każdym razie z pomocą korepetytorów dostaje świadectwo ukończenia czwartej klasy gimnazjum i w czerwcu 1871 roku zapisuje się do Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie. Będzie uczniem Władysława Łuszczkiewicza. W roku 1873 rozpoczyna edukację w Monachium, skąd przysyła rysunek na wentę w sukiennicach. Oto fragment z listu matki artysty. Przez 3 dni serce miałam ściśnięte, bo nikt słowem jednym nie pochwalił tego studium. Tylko z rodzajem pogardy milczącej patrzyli na nie. Naraz przychodzi mistrz Matejko. Zaczyna chwalić bardzo, podziwiać, przypatrywać się. Wyciągają z szarego końca, wieszają na honorowym miejscu. Marzenie o karierze. W 1877 roku Wojciech Kossak wyjeżdża na 5 lat do Paryża, gdzie uczy się uznanych malarzy Bonata i Cabanella. Z okresu paryskiego pochodzą znane portrety. Autoportret w mundurze ułańskim, portret Magdaleny z Orłowskich-Brzezickiej, portret Mikołaja Zyblikiewicza. W stylu młodego artysty widać wpływy realizmu, impresjonizmu i naturalizmu. W Paryżu powstają też sceny batalistyczne, manewry w Galicji, wystawione w 1879 roku w Krakowie. Na przewozie defilada woltyżerów pod Wronowem przed księciem Janem Poniatowskim. Choć robi stale postępy, jego obrazy nie znajdują wielu odbiorców. Smutne życie w tym Paryżu, jak się trzeba dobijać czegoś, mnie już ręce opadają, pisze do rodziców w 1880 roku. Ostatecznie wyjeżdża do Krakowa w 1883 roku, gdzie zakochuje się w 20-letniej Marii Kisielnickiej. Zarzuca ją wytrwale listami, aż doprowadzi do ślubu 16 lipca 1884 roku. Małżeństwo Kossakowi świetnie służy, dużo maluje i wystawia. Jego prace cieszą się powodzeniem w Wiedniu, gdzie za obraz Historia pierwszego pułku ułanów otrzymuje złoty medal w 1885 roku. Cieszy się też uznaniem na cesarza dworze Franciszka Józefa. Jesienią 1886 roku zostaje zaproszony na polowanie cesarskie pod Budapesztem, które przedstawi na dużym obrazie Polowanie par force w Godolollo. W tym okresie powstaje także Olszynka Grochowska. Życie artysty toczy się coraz szybszym tempem. Wkrótce urodzi mu się 3 dzieci. W 1886 roku syn Jerzy, w 1891 córka Maria, a w 3 lata później druga córka Magdalena. Cała trójka zdobędzie sławę i wejdzie do historii polskiej sztuki. Na lata 1893-1902 przypada druga faza twórczości Wojciecha Kossaka. To okres pełnej dojrzałości artystycznej, nazywany okresem panoram. W tym czasie artysta przebywa głównie w Berlinie. Obdarzony talentem w komponowaniu scen historycznych, chce sprawdzić swoje siły, gdy Jan Styka proponuje mu współautorstwo panoramy przygotowanej na stulecie powstania kościuszkowskiego. Ogromna kompozycja, prezentowana w 1894 roku we Lwowie, zostaje entuzjastycznie przyjęta przez publiczność. Powodzenie Racławic przyczyni się do kontynuowania przezeń tego specyficznego rodzaju malarstwa. Zgryziony zarzutami o wysługiwanie się Prusakom, Wojciech w 1902 roku wraca do Krakowa. Tu nie znajduje ani uznania, ani zamówień.
Po roku przyszedłem do przekonania, że jedyny rezultat, do jakiego dojść mogę, nie umiejąc inaczej o powodzenie się starać, jak malując, to, że po mej śmierci z głodu nazwą jaki opuszczony plac w jakiejś mieścinie placem Kossaka. Kolejnym etapem będzie zatem Wiedeń. Powstaje tam największe płótno sztalugowe artysty, obraz przedstawiający masakrę 22 stycznia 1905 roku przed petersburskim Pałacem Zimowym. W listach do żony Wojciech pisze, że Krwawa Niedziela to jego najlepsza praca. Płótno to pokazywane w Wiedniu, Londynie, Paryżu, Stanach Zjednoczonych, Krakowie i Lwowie cieszy się uznaniem krytyki i publiczności. Prestiżowy sukces wcale nie oznacza rozwoju kariery. Duszę się w tym Wiedniu i tonę, a znikąd nadziei, że zarobię choć tyle, aby móc wyjechać. W 1905 roku Wojciech przenosi się na 2 lata do Londynu, potem wraca do Krakowa. Sukces w kraju. Uczestniczy w życiu artystycznym miasta. Z jego między innymi inicjatywy powstaje w 1908 roku grupa malarska Zero, odwołująca się do wartości historycznych i patriotycznych. W roku 1909 Kossak wybrany zostaje członkiem dyrekcji Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. Wciąż dużo maluje. Jego prace wystawiane są w Londynie, Paryżu, Monachium, Antwerpii, Rzymie. W 1913 roku zostaje mianowany profesorem Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie. Publikuje też swe wspomnienia. Książka ma świetne recenzje i cieszy się dużą popularnością. W tych latach zaczyna dużo sprzedawać i nareszcie może przestać narzekać na widmo śmierci głodowej. W czasie I wojny światowej, mimo iż ma już 57 lat, zostaje wcielony do armii austriackiej. Nie przestaje malować, komponuje m.in. sceny frontowe. Młody bohater, sen żołnierza na pobojowisku. W 1918 roku, tym razem już w armii polskiej, Kossak zostaje majorem ułanów. W 1920 wyjeżdża do Paryża i Stanów Zjednoczonych z misją kuriera dyplomatycznego. W USA dostaje 2 duże zamówienia na obrazy – Puławski pod Savannah oraz Kościuszko pod Saratogą. Za każdy otrzymuje $20 000. Założony w 1922 roku Komitet dla Pozyskania Obrazów z Dziejów Polski dla Muzeum Narodowego w Warszawie zwraca się do Kossaka z propozycją wykonania kilku płócien o treści historycznej. Jeździ też do Stanów Zjednoczonych, by malować Jankeski i Jankesów. W okresie międzywojennym portretowanie sławnych i bogatych staje się głównym źródłem zarobków artysty. Często też pokazuje w swych obrazach żołnierzy odrodzonego Wojska Polskiego, święta i parady wojskowe. Jego dynamiczne i bajecznie kolorowe sceny rodzajowe cieszą się wielkim powodzeniem. Wojciech Kossak ma barwny charakter, barwne życie i barwną rodzinę. Pracuje niezmordowanie, mnóstwo zarabia i jeszcze więcej wydaje. Jego popularność nie maleje, chociaż jego prace są bardzo nierówne. Oprócz wspaniałych i pełnych rozmachu obrazów spotyka się wiele autofalsyfikatów i powtórek. W latach 30. Wojciech Kossak bardzo przeżywa ataki awangardowej krytyki oskarżające go o anachronizm formalny. A jednak mimo złej prasy każdy prawie, kogo na to stać, chciałby mieć portret wykonany jego ręką. Wybuch II wojny światowej zastaje Wojciecha Kossaka w Krakowie. W czasie okupacji, mimo wielu nacisków, nie chce sprzedać żadnego obrazu Niemcom. Wymawiając się starością, odrzuca propozycję gubernatora Hansa Franka, który koniecznie chce mieć portret pędzla Kossaka. A przecież artysta maluje do końca i nawet chwali się, że nie musi nosić okularów. Woli malować krakowskich rzemieślników niż portrety niemieckich generałów. Chce doczekać wolnej Polski. Moją ostatnią wolą jest, by na moim pogrzebie zagrali ukochani ułani. Mówi rodzinie. Umiera 29 lipca 1942 roku, pozostawiając mnóstwo niedokończonych prac. Malarzem jest też jego syn Jerzy.
Pozostanie on jednak w cieniu swych wielkich poprzedników, ojca i dziadka. Na dworze zaborcy. Sylwetka niepowtarzalna, postawa rotmistrza ułanów, smukła figura, cygańska nonszalancja, zabójcze spojrzenie. Takimi określeniami charakteryzują Wojciecha współcześni. Czarujący poliglota dobrze czuje się w Berlinie, gdzie mieszka w latach 1895-1902. Uważany jest za nadwornego malarza cesarza. Za portret konny Wilhelma II zostaje odznaczony orderem Orła Czerwonego. Dostaje też krzyż kawalerski orderu Żelaznej Korony Pruskiej. Zaszczyty te są nagłośnione w polskiej prasie. Wybucha skandal. W wielu oczach Wojciech Kossak jawi się jako zdrajca sprawy polskiej, albo przynajmniej człowiek wyzbyty uczuć patriotycznych. Malarz ugina się pod presją opinii i powraca do kraju. W Berlinie powstało kilka obrazów związanych z tematyką powstania listopadowego, m.in. kirasjerzy na polskiej drodze. Materiał źródłowy zaczerpnąłem z zeszytu Wielcy Malarze, ich życie, inspiracje i dzieło. Część 24. Tytuł Juliusz i Wojciech Kossakowie. A teraz tradycyjnie już zapraszam Państwa do galerii. Galerii dzieł Wojciecha Kossaka.